Cześć kochani, witajcie w piękną, słoneczną sobotę. Jest za 15:06. Nie śpimy z Juleczkiem od 3:10. No, miał być piękny weekend, dzień dziecka. A jest nie za dobre samopoczucie. Biegunka. I nie wiem, co to dzisiaj będzie. No, trzeba będzie rano polecieć, jak tylko tworzą aptekę Polek dla maluszka, bo mamy tylko na biegunkę, ale od trzeciego roku życia. I co? I po probiotyk usłonowy. Zawsze dajemy, jak ma biegunkę, je Mikusiek, bo ile pierwszy raz ma, to od razu dostaje też probiotyk, także probiotyk dla maluszka, bo oczywiście też mamy od trzeciego roku. I zobaczymy, co to dalej dziś będzie. Dobra, kochani, ogarnęłam się, pora na toaleta zaliczona i pierwsze co to wstawiam piernika, bo na jutro na imprezę zobowiązałam się, że zrobię pierniczka. Co, kochani, robisz ze mną, tak? Zobowiązałam się, że zrobię piernika, więc będę robiła teraz piernik. Bardzo szybki przepis, przepis, który zawsze wychodzi. I część z was już go robiła, poczekajcie. Część z was już robiła ten piernik, bo dawałam przepis we vlogu, więc jeszcze raz wam tutaj wrzucam, we vlogu macie link. Sobie możecie zobaczyć, jeśli chcecie, tylko mieszacie wszystkie składniki i sekretem jest to, że on przez około tygodnia... Już, myszko, wrzucamy zaraz składniki, tak? Przez około tydzień jest świeżutki, mięciutki i jest mokry, wiecie o co chodzi, taki mokrutki, nie schnie, jest przepyszny i zawsze go robię go na każdej imprezie święta i wszyscy go uwielbiają. Więc jak chcecie sobie zrobić, odsyłam was do tego vlogmasa, tam jest przepis i spróbujcie, wiem, że część z was już próbowała, a tymczasem ja to z Juliankiem teraz próbuję to zrobić. Zaczął się nieciekawie. Biegunka, zbity słoik. Jeszcze wyjmowałam ciało, jak ja poszłam do piekarnika. Słuchajcie, jeszcze musiałam je szybko wyjąć, bo nie dodałam oleju. A właśnie olej też robi, że on jest taki, właśnie taki mokry. Więc musiałam wyjąć, przelać powrotem z blachy do miski.
olej wymieszać jeszcze raz. Nie wiem, czy to teraz mi wyjdzie, boję się. Przyszłam się tu pomalować, chociaż trochę Maciuś robi śniadanie dzieciom, ja już zrobiłam. Ale Juleczek nie chce jeść, teraz tam krzyczy, coś mu się nie podoba. A ja zrobię taki szybki, szybki naprawdę makijaż, byleby tylko coś tam było. I tak mi wyrósł piernik, wyszedł idealnie, perfekcyjnie, nie ma zakalca. Słuchajcie, bałam się strasznie, że musiałam wyjąć, jak już trochę się piekło, wlać ten olej, zamieszać i jeszcze raz, ale wyszło idealnie. Jak ostygnie, to wieczorem jeszcze poleję czekoladą. No i zebraliśmy się, co prawda godzinkę później niż planowaliśmy, ale wiadomo jak to z dziećmi, wiele rzeczy jest nieplanowanych. Na szczęście Juleczkowi już jest troszkę lepiej, dostał lekarstwo, poszedł na drzemkę, na którą normalnie chodzi o 10.30, a dzisiaj poszedł przed 9.00. Nie, chodzi o 11.15, co mówię, a poszedł o przed 9.00 zasnął, spał ponad prawie 2 godzinki, półtorej. Więc wyspał się, trochę energii załapał z biegunką, no to mówię, dostał lek, więc jeszcze jest mu lepiej. Mam nadzieję, że tak będzie do końca dnia. Trzyma się chłopaczek, no i jedziemy. Całe szczęście, wiecie, jedziemy do domu mojej siostry, w którym jest wszystko, więc wszystko jest dla dzieci. Na co, kochanie, chciałaś zrobić babcia? W którym jest wszystko, także w razie W jesteśmy, wiecie, zabezpieczeni, wszystko mamy. No, także przed nami fajny dzionek, jedziemy na grilla i Mikuś jest podekscytowany, bo w końcu spotka się ze swoją ulubioną ciocią i ze swoim ulubionym kuzynem. Jak twój kuzyn ma na imię, Mikuśku? Minio. Zresztą się teraz sobie wymyślił. Jedziemy do Wiktorka, Mikuś przeszczęśliwy, ma prezenciki, ma wszystko, także będzie bardzo fajny dzień. No i co? No, jedziemy sobie. Jutro się okaże, jak to właśnie Julianek będzie się trzymał, bo jutro w planie mamy wyjazd do drugiej cioci, do chrzestnej. Mamy łapkę. Masz łapkę na dole tam, kochanie. Trzymałeś, tak? Aha, wszystko na dole, zaraz ci podam. Tata? Czekaj, tata sięga. Jutro się okaże, wszystko zależy. Tak, brawo. Wszystko zależy od tego, jak będzie się czuł Julianek, czy mu się ta choroba nie rozwinie, czy nie dostanie temperatury. Wszystko, wiecie, stoi pod znakiem zapytania, także dopiero będziemy decydować tak naprawdę jutro, czy wyjedziemy. No ale cieszę się, że o, dziś nam się udaje i jedziemy. Piernik wyszedł, słuchajcie, taki, ale dziś go nie zjem, może kawałek wieczorem wrócimy, ale generalnie jest na jutrzejszą imprezę. Jeżeli by się okazało, że Julianek się źle czuje, to ja zostanę w domu z Juliankiem, a Maciuś pojedzie z Mikołajkiem, żeby to Mikuś nie tracił atrakcji, bo mamy też prezenty dla dziewczynek, mamy opiernika, trzeba zabić sama, co go nie zjem jutro. Więc musiałbyś... Co tak mi zrobiłeś? No, patrzę, sorry, ale za nami jakiś, no, że tak powiem, konkretny jakiś. No widzę, co on robi, jak czopek. Jak czopek, no. A co on? No nie wiem, powoli. A co on robi? Zaraz wam pokażę lusterką. Co on robi? Co on robi? Jakiś czop za nami jedzie. Co on robi, czopek? To nie pokażę wam, bo nagle przestał. On robi czopek. Czopek? Co ten czopek robi? On nie miedzi jakoś krzywo, co? Nie widzi. No nie, ja nie wiem. Elo, też... a to! Tak, komura. A to przestań, tak. Ale widzę właśnie teraz. Autem. Jakiś wariat, a rejestrację ma naszą, czy jakąś inną? Co? Co on kombinuje w ogóle? Dziwny typ, słuchajcie. No dobra. W każdym razie tak wygląda sytuacja. Odzywam się do was później, jak już dojedziemy. Co tu się dzieje? Jakiś, ja nie wiem, trudne sprawy. Dobra, odzywam się później. Ale wujek ma tu sprzęty, tir! Jakie sprzęty? O, się ściskają. Tak? Chodź, Julius. Mikuś, wyściskałeś Wiktorka? Wyściskałeś Wiktorka? O, proszę, masz wujek czapkę. Czapeczkę dostałem? Tak, masz czapkę. O, Julian dziś rano się źle czuł, ale wyspał się, już mu lepiej. Ło! No, ja już czapkę mam, nie? A zobaczcie, a to mój piękny malutki siostrzeniec Aleksander, pięknotek, u cioci na rączkach, taki śliczny. Break down my walls, you know you got me standing so tall, with your love ain't gonna fall, because you see me right through it.
też nie siedziałeś w tisze, co? Oj, oj, oj. Nie bój się. Auto nie odjedzie. Przejdź tam dalej. Siadaj na fotel. O, wujek ci pokaże. Siadaj tutaj na fotel. Siadaj, siadaj. Nie. To proszę do wujka na kolana za kierownicę. Czekaj, ja sam sobie. Nie bój się, nie bój się, synek. Czekaj, czekaj. Zaraz cię podniesie wyżej. Weź rękę na ręce, co? No, czekaj, jeszcze ciebie podniosę budę. Jeszcze budę tam. O, będziesz widział wszystko. Wsadzimy, o. Tutaj, weź kierownicę złap. Trzymaj kierownicę. No, do siebie pociągnij. Wow. O. Naciśnij tutaj. Czekaj, czekaj. Naciśnij mocno. Naciśnij mocno. Mocno naciśnij. No. Mikuś! Ale, nie, ale... Nie, jakiego czasu był wyszło. Ale, ojej, jak się dzieje. Mocno, mocno, mocno! Jak na karuzeli. Mocno, mocno! Zatrąb! Mocno! Wujek, pokaż jego ręką. Ale czas! Idzie mama? Cześć! Cześć! Uwaga! Ale super! Nie! Zobacz, daj papa! Zobacz! 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 Jego bubne, nie? Słowa, patrz, stój, patrz, 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 fajnie, co Juleczku. Nawet nie wiedziałam, że jest tyle miejsca w ogóle. Szok. Dokładnie. Tak jak podsunę, próbuję się. Ale Piotrek wypas. O. Tak lepiej? A minia. Zobacz. Tu masz jakieś kliknięcie, nie wiem co. Taka atrakcja. Mikuś, byś kierował? Dobra, i teraz trzymaj majtrofto, nie? Teraz... Daj te kółko do tyłu tutaj, przekręć do tyłu i nie, nie dźwignią, bo tu jest retarded. O, ta strzałeczka, żeby była na L, no. Piotrek, jak ty w ogóle kierujesz takie duże auto? Jak to ogarnął? Tak jak osobówką. Tak jasne. Jasiu, o. Jedziemy, Mikuś kieruje. Mikuś pomagaj kieruje. Dla taty. Tata nam macha, pa, odjeżdżamy. A tata, a potem ja mogę pojechać do... To przodu? To za ten, Piotrek. Mikuś, bo ten, wiesz, to jest dla niego frajda, on jedzie pierwszy raz. Uważajcie na dostęp mojego. O kurde, Dacia! Dobra, nie trąb już. Stop, już nie trąb, bo zaraz ten, już dużo. O, moja jaka zestresowana. To? Ja zestresowana, pierwszy raz tirem jadę. Wiktor, trzymaj się. Ale fajnie, dzisiaj atrakcje, o, lepsze niż na karuzeli, słuchajcie. Ale jeśli my tylko po podwórku na drodze nie wyjeżdżamy, także teraz mogę ja? Tak, fajnie. Mogę ja? Mogę ja? No. No. Jak na karuzeli, co? Ja, uwaga na Dacie moją. Ja wam w ogóle nie mówiłam. Dzisiejsza nocka to była jakaś masakra, bo od 3:10 ja słyszałam.
chciałam, żeby wstać i zrobić cichu i żeby on zasnął, bo jakbym wstała, to on by krzyczał strasznie. Więc czekałam, żeby zasnął i to się nie udało i nie wstałam. I po prostu taka nocka tragiczna. Dlatego też miał wcześniej drzemkę, teraz odsypia, no ale dobrze, nie śpi, słuchajcie, bo najpierw był taki osobiały, nie za bardzo, ale nagle jakby w drugiej połowie imprezy już mu się poprawiło, się ożywił, już biegał i się cieszył, już tak też bardziej śmielej, także jest nadzieja, że będzie dobrze, że ta noc nie będzie tragiczna i że jutro będziemy mogli jechać. I tak jak mówię, wracamy już do domu, to co nam zostało, to nakarmić dzieci, żeby w końcu coś zjedli, ja będę szła się kąpać. Jakąś kolację będziemy jeszcze coś? Nie wiem, w sumie, bo tak wiecie, nie opychaliśmy się tym jedzonkiem grillowym, ale też przyznam szczerze, że lubię jeść na grilla, ale ja też nie przepadam za jedzeniem z grilla. Najbardziej na świecie uwielbiam camemberty pieczone na grillu z żurem, to bym mogła jeść tonami, ale to ma też tonę kalorii, także strasznie. No, więc może zjemy jakąś kolację, chipsiki, nie? Chipsiki, kochani, mamy na dzisiaj, tak? Chipsiki, kolację. Winko, no i Stranger Things też na kolację. I Stranger Things. Mam nadzieję, że jutro mi szybko zaśnie, bo wiecie, jest do 6, a to drzemka. Więc zobaczymy, jak to będzie. Właśnie wjeżdżamy do Strudy. Poogarniamy się i jeszcze się pewnie do was odezwę. Dobra, kochani. Odzywam się tu z łazienki, ponieważ idę się już myć. Podnięta jestem. Dzieciunki też już są tak zmęczone. Strasznie. Mikusie piernika. Zjadł trochę kolacji. Teraz miał obiecany ten mój piernik, to jego ukochane ciasto. Miał obiecane, że dzisiaj zje, więc je już drugi kawałek. Ale czeka już nawet u cioci swojej. Się pytał, czy dziś dostanie ciasto. Więc pamiętał, że w domu ciało czeka i psuwa. Juleczek niestety apetytu nie ma, ale jest strasznie zmęczony. Widać, że choroba jakby mu przychodzi, nie łapie go, nie ma temperatury i mam nadzieję, że tak zostanie. Tylko po prostu już jest padnięty, bo też ganiał cały czas. Ech, ja też już jestem padnięta, no bo pobudka 3:30, ale w ogóle uważam, że dzisiejszy dzień fantastyczny. Świetnie spędziliśmy czas z rodzinką. No ten Aleksander malutki, przepiękny, między nim a Juliankiem jest tylko rok i 7 dni różnicy, także za rok już chłopaki będą ganiać. Mikuś z Wiktorkiem, czyli ze swoim starszym kuzynem, ganiał, szaleli, po prostu wulkany energii, fantastycznie się bawili. No ja też w końcu spotkałam się ze swoją siostrą. No, świetny dzionek. No i mój tata był, także naprawdę był bardzo, bardzo fajny dzień, taki rodzinny, spokojny, tak totalnie na luzie. Wszyscy się dobrze bawili. I tak, uważam, że ten dzień był bardzo, bardzo pozytywny i nastawiamy się na jutro. Trzymajcie kciuki, żeby Juleczek się dobrze czuł i żebyśmy mogli jutro jechać. A tymczasem, kochani, będę się już z wami żegnać. Buziaczki, trzymajcie się i widzimy się już w kolejnym vlogu. Pa!